Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam pogadać o autorce tej książki, nie tylko tej książki, ale pogadać trochę inaczej niż mam wrażenie gada się zwykle o Oldze Tokarczuk. Wszyscy wiemy o takich najbardziej charakterystycznych skojarzeniach z Olgą Tokarczuk, o tym, że jest feministką, o tym, że jest także ekolożką, można by rzec, że jest weganką, o tym wreszcie, o czym w ogóle jeszcze nie wspomniałam, gratuluję Jola, gratuluję, że jest laureatką Nagrody Nobla. Ale korzystając z tej okoliczności, jakże wspaniałej, pomyślałam sobie, że super by było prześledzić wywiady z Olgą Tokarczuk, poczytać jej felietony, wszystko co w sieci znajdę związane właśnie z nią i zastanowić się, co Olga Tokarczuk nam tak naprawdę mówi, do czego nas zachęca, jakie są jej wartości. No bo można człowieka jakoś sobie zaklasyfikować po takich ogólnych epitetach, które wcześniej wspomniałam, ale jednak sami siebie będziemy oszukiwać, jeżeli na nich się tylko zatrzymamy. No więc, dzisiaj mam dla Was 6 rzeczy, których można się nauczyć, czytając publicystykę i wywiady z Olgą Tokarczuk. Po pierwsze, zmysł Konrada. W jednym z felietonów Olga Tokarczuk podaje 5 powodów, dla których czyta Józefa Konrada. Warto sobie zerknąć na ten felieton i zobaczyć, jak jest zbudowany i napisany dla mnie przez samą jakby formę i odwagę budowania na takiej formie 5 powodów, 5 rzeczy zbudowania czegoś wartościowego, to jest super. No dobrze, ale co to jest ten zmysł Konrada, w którym Olga Tokarczuk widzi wartość? Olga Tokarczuk pisze: czy go jeszcze mamy, ten zmysł Konrada, który w tak zwanej normalności pozwala nam dojrzeć przemoc i pogardę, dążenie do dominacji, narzucanie swojej wizji świata, dzielenie ludzi na lepszych i gorszych? I czy potrafimy uczynić go kompasem w życiu? Noblistka mówi tutaj o czymś, co dotyczy każdego z nas. Czy my w naszym normalnym życiu, kiedy czujemy się dobrze, mamy co jeść, mamy co pić, mamy przyjaciół, mamy rodzinę, jest okej. Czy w takiej sytuacji potrafimy zobaczyć to, że nie wszystkim jest tak świetnie i to, że warto się dzielić komfortem, który być może my właśnie zyskaliśmy? Czy w tak zwanej normalności potrafimy zobaczyć innego, ale czy w tak zwanej normalności jednocześnie potrafimy być wobec niej krytyczni? Czy jesteśmy ostrożni i czy pamiętamy o tym, że kiedy jest nam dobrze, to łatwo nam wmówić, że wszystko jest dobrze? Czy potrafimy uczynić pewną ostrożność i pewien krytycyzm, szczególnie kiedy jesteśmy w komfortowej sytuacji, naszym kompasem w życiu? Po drugie, nieoczywistość. Jedna z najbardziej irytujących sytuacji na świecie jest taka, kiedy coś strasznie lubisz. Jest to dla Ciebie super ważne. Nie wiem, jest to wartość, jakieś jedzenie, o, na przykład jedzenie mięsa, tak? Jedzenie mięsa jest super fajne, super ekstra. A nagle ktoś Ci podsuwa coraz więcej wątpliwości, czy to jest moralne, czy to jest okej. Wiesz, ja nie jem mięsa. I wkurzamy się! No bo dlaczego nam ktoś tutaj sugeruje, że mamy zrezygnować z mięsa, mamy nie jeść mięsa, mamy nie czuć się dobrze jedząc mięso? Abstrahując od tego, czy macie się czuć dobrze, czy niedobrze jedząc mięso, bo czujcie się tak, jak się czujecie i najważniejsze jest to, żeby czuć i nazywać w sobie te uczucia, które mamy, a nie te, których nie mamy. Abstrahując od tego, chodzi mi o zjawisko czy sytuację nieoczywistości, która pojawia się nagle, nieśmiało najpierw, a potem troszeczkę mocniej w naszym codziennym życiu. I kiedy zaczyna nas ona wkurzać, warto przypomnieć sobie o tych słowach Olgi Tokarczuk. Jak coś się wydaje tak oczywiste, że przestajesz o tym myśleć, to znaczy, że już Cię złapał wirus, że Twój umysł jest chory. Literatura podważa te oczywistości i opowiada o tym, czego nie umiemy nazwać, czego nie byliśmy świadomi. A kiedy pojawiają się słowa, zmienia się też coś w samej rzeczywistości. Na tym polega stale przez literaturę prowadzona zmiana świata. Czy słowa zmieniają świat? Ja wierzę, że tak. A Wy wierzycie? Po trzecie, lęk. No dobrze, ale taka nieoczywistość, wiecie, ten cały też grze zmysł Konrada, który jakby, no, podważa nam wszystko, w czym czujemy się dobrze. I ktoś nas chce
prowadzić w jakiś dyskomfort, którego nie chcemy, co jest absolutnie naturalne. Ta frustracja jest często wynikiem kiełkującego w nas lęku albo obawy. Tokarczuk podsuwa nam pewien sposób radzenia sobie z lękiem, a co za nim idzie? Z dyskomfortem, który nam towarzyszy. Lękowi trzeba przeciwstawić to, co czyni nas istotami prawdziwie ludzkimi. I nie jest to brawurowa odwaga, czy wielka inteligencja, nawet niezdumiewająca wynalazczość, ale prosta zdolność do współodczuwania. Głęboka solidarność z drugim człowiekiem, która bierze się z tego, że jesteśmy w stanie rozpoznać siebie w innym, a jego w sobie. Zobaczyć świat z perspektywy kogoś innego niż my. Spotkać się z tym światem. Trochę go dotknąć. Tokarczuk ma tutaj na myśli to, że czytając książki wchodzimy w świat kogoś, kogo nie znamy. Wchodzimy trochę w jego perspektywę. Możemy troszeczkę zobaczyć świat z innej perspektywy. Ale to jest coś, co mam nadzieję. Jest możliwe także poza literaturą. Jeżeli jesteśmy empatyczni, jeżeli wychodzimy z naszych baniek informacyjno-towarzyskich szczególnie, jeżeli spotykamy kogoś i słuchamy go. Nie mamy dla niego recept, nie mamy dla niego odpowiedzi, nie mamy dla niego diagnoz. Mamy dla niego naszą ciekawość, naszą otwartość. Według noblistki, a to już jest autorytet, to lękowi może zaradzić. Po czwarte, pochwała niezrozumienia. Nie lubimy się bać, ale nie cierpimy też nie rozumieć czegoś, co się dzieje. Chcemy rozumieć, a najbardziej chcemy wierzyć, że rozumiemy. Chcemy mieć w sobie to przekonanie, że my to rozumiemy, oni nie, ale my rozumiemy. Tymczasem Olga Tokarczuk twierdzi, że czasem lepiej nie rozumieć, niż rozumieć czy wierzyć, że rozumiem. I o nierozumieniu pisze tak. Uważam, że każdy powinien doświadczyć tego cudownego stanu niewinności, stanu sprzed rozumienia, sprzed objęcia świata rozumem i sieciami powiązań, relacji, skojarzeń, które to sieci trzymają nasze doświadczenie świata w ryzach i dają nam iluzję tego, że świat jest czymś w miarę stałym, rządzonym przez niezmienne i powtarzalne prawa, że można mu zaufać. Jednocześnie stan ten pokazuje nam dobitnie, iż mogą istnieć i funkcjonować światy oparte na innych niż nasze zasadach. I nie są one przez to ani lepsze, ani gorsze. Że nasz porządek jest jednym z wielu, a nasz komfort bierze się stąd, że się do niego przyzwyczailiśmy. No i co, jak myślicie? Dobrze czasem nie rozumieć? Po piąte, dojrzałość. Czymże jest dojrzałość? Pytanie za milion dolarów. Definicji dojrzałości są miliony. I milion dolarów byłaby warta taka, wiecie, odpowiedź. Definicja dojrzałości już absolutnie wystarczająca i wyczerpująca temat. To tylko znaczy, że każdy z nas, no na własną rękę, na rękę własnego życia, musi poszukać jakiejś swojej definicji dojrzałości, czyli tego, do czego on chce dążyć, co dla niego jest wartościowe. Olga Tokarczuk zdefiniowała dojrzałość, pewnie to także nie jest dla niej samej wyczerpująca jakby definicja. Zdefiniowała ją w wywiadzie z Włodzimierzem Nowakiem z 2010 roku. To jest bardzo specyficzny wywiad i ciekawy. Ja zacytuję to, co o dojrzałości wtedy Tokarczuk uważała. Dojrzałość to odkrycie, że mimo samotności, którą większość ludzi dość boleśnie odczuwa, jesteśmy powiązani ze sobą i nie można żyć samemu i tylko na własną odpowiedzialność, bez podstawowej solidarności z innymi, partnerskiej, rodzinnej, społecznej, światowej. Nie jesteśmy samotnymi wyspami i jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co sami robimy, ale także jak wpływamy na życie innych ludzi, jak wpływamy na rzeczywistość. Jak wpływamy albo nie wpływamy. I o tym mówi Olga Tokarczuk. Dzisiaj to się wydaje takie oczywiste, prawda, w dobie globalnego ocieplenia, tego, że o nim coraz więcej mówimy, staramy się nie używać plastiku, staramy się nie jeść mięsa, staramy się jakoś dbać o przyrodę, widzimy coraz większą w niej wartość, kiedy zaczynają się z nią dziać rzeczy naprawdę niebezpieczne. Czy nie zaczynają, ale coraz bardziej my odczuwamy tego konsekwencje. 10 lat temu nie
było to takie oczywiste, ale abstrahując także od tego globalnego i jakże ważnego, prawda, wymiaru odpowiedzialności społecznej, to także myślę, że jeżeli chodzi o nasze relacje, o naszą rodzinę, naszych przyjaciół, także naszą pracę, nasze relacje zawodowe, odpowiedzialność za to, jak wpływam na moje środowisko towarzyskie, przyrodnicze, społeczne, wiecie, jakkolwiek go zdefiniować, jakkolwiek go sobie nazwać, jest dużą wartością i dużym świadectwem. Ja się zgodzę tutaj z Olgą Tokarczuk, że dojrzałości. A może nie? Jak uważacie? Po szóste, minister Gliński. Tak jak pewnie wiecie, minister Gliński, minister kultury, w wywiadzie z Moniką Olejnik w TVN-ie powiedział, że on już nie ceni Nagrody Nobla zbyt od jakiegoś czasu, a na pytanie, czy przeczytał jakąkolwiek książkę Olgi Tokarczuk, przyznał, że nie przeczytał. Ale kiedy Olga Tokarczuk zdobyła Nagrodę Nobla, wtedy na swoim Twitterze napisał wpis, że bardzo jej gratuluje i że teraz obiecuje publicznie, że przeczyta jedną z jej książek, że będzie czytał i że dokończy książkę Olgi Tokarczuk. Pewnie to chodziło mu, z tego co wiem, o księgi jakubowe. Co na to wszystko sama Olga Tokarczuk? Bo cały internet darł łacha, to jakby wiemy, to było niezwykle epickie, tak to określmy, epicka wypowiedź. Olga Tokarczuk zapytał o to wydarzenie dziennikarz Wirtualnej Polski. Zapytał ją dokładnie: żeby polskiego ministra kultury zmusić prawdopodobnie do powrotu do lektury, musiała pani dostać Nobla. Spotkałaby się pani z ministrem Glińskim? A na to Olga Tokarczuk: ależ oczywiście, nie mam nic przeciwko. Nawet się nie poczułam specjalnie dotknięta tym, że nie jest w stanie przeczytać moich książek, bo wiem, że moje książki nie są dla każdego. To zależy od temperamentu, od gustu literackiego, od pewnych przyzwyczajeń. Więc wcale nie naciskam, żeby wszyscy czytali Tokarczuk. Nie, nie, nie. Bardzo mi zaimponowała ta odpowiedź Olgi Tokarczuk dystansem, mądrością i takim faktycznym, właśnie to wszystko, co ona mówiła w poprzednich punktach, które Wam zacytowałam, jakby tutaj przełożone są jakby na praktykę, że ona naprawdę nie jest małostkowa, szydercza, cyniczna. Literatura jest sposobem komunikacji. Zresztą, jak sama Tokarczuk wielokrotnie mówi, bardzo wyrafinowanym. Jakkolwiek miło by było, gdyby minister kultury czytał, czy miał na swoim koncie przeczytane książki osób nominowanych do Nagrody Nobla, Polaków nominowanych, ale jeżeli się zdarza, że tak nie jest, no to czy to jest koniec świata? Czy to jest powód, żeby go wyśmiać, zdyskredytować, jakby Olga Tokarczuk jest zupełnie ponad tym. To mi bardzo imponuje i chciałabym tak potrafić. Myślę, że to jest kolejna bardzo duża lekcja od niej dla nas. Możecie się śmiać, ale wydawało mi się, że to będzie krótki filmik. Jednak chyba nie będzie to krótki filmik. Niemniej, bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie. W filmie zadałam kilka różnych pytań, więc myślę, że możecie się podzielić swoimi refleksjami na temat twórczości Olgi Tokarczuk i także tych pytań w komentarzach. I cóż, nie było mnie w zeszłym tygodniu, musiałam sobie zrobić malutką przerwę, ale jestem już z powrotem i jedziemy dalej. Wiem, o co mogłabym zapytać Was. Możecie napisać w komentarzach, który z polskich noblistów, wszelkich noblistów i noblistek polskich najbardziej jest Wam najbliższy. Najbardziej, nie wiem, cenicie jego dokonania, jego pracę, albo jego twórczość, czy jego dokonania naukowe są jakoś dla Was osobiście najważniejsze. Do zobaczenia, pa!